Szacuje się, że na frontach II wojny światowej korzystano z około 30 000 dział artylerii i około 10 000 maszyn bojowych. Po jednych nie ma śladu, garstkę z całej reszty odrestaurowano i przekazano dla muzeów. Na terenach dawnych Prus Wschodnich jest wiele niezbadanych miejsc, w których na odkrycie czekają te, których losy do dziś dnia są nieznane. Jakiś czas temu dotarliśmy do mieszkańca jednej z miejscowości, niedaleko której na dnie bagna spoczywa rzekomo bliżej niezidentyfikowana maszyna bojowa. Nazwy tej miejscowości z wiadomych względów nie będziemy ujawniać. Historia ta była na tyle ciekawa, że postanowiliśmy przyjrzeć się jej z bliska, a postępami z prac podzielić się z Wami. Cześć! Dobra, słuchajcie, więc zaczynamy na poważnie temat poszukiwań wozu bojowego z okresu II wojny światowej właśnie na tym rozlewisku, które ma blisko 50 hektarów. Jak widać, wody jest sporo. Po zimie myśleliśmy, że będzie może troszkę mniej, ale no niestety. Mamy przygotowane płyty, takie platformy, mamy przygotowaną łódkę. Mniej więcej wskazane miejsce, gdzie powinniśmy szukać. Wzięliśmy ze sobą sondy i będziemy próbowali jakby nakuwając teren namierzyć ten obiekt. Generalnie z opowieści informatora naszego wynika, że powinien być dosyć płytko, także bierzemy się za robotę. Słuchajcie, ale w ogóle skąd ta historia, od czego ta historia się zaczęła? Tak naprawdę nasz informator twierdzi, że kilkadziesiąt lat temu z tego terenu ściągane były powalone drzewa. Jakimś ciężkim sprzętem, linami ściągali je na brzeg. No i w pewnym momencie te drzewa, jakby te liny zahaczyły o coś, co było na tyle duże i ciężkie, że nie były w stanie tego pociągnąć. No i próbując jakby odczepić, zwolnić te liny, właśnie dostali się w to miejsce, gdzie był ten zaczep, no i okazało się, że zahaczyli o jakiś właśnie wóz bojowy, który rzekomo dosyć płytko się znajduje. Informator nasz twierdzi, że na pewno nikt go stąd nie wyciągnął, że doskonale on pamięta, w którym miejscu to było. Wskazał nam ten obszar, aczkolwiek przypominam, że jest to bagno wielkości 50 hektarów, te kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. No wiadomo jak jest z naszą pamięcią, może faktycznie ten pojazd się tutaj znajduje, ale niekoniecznie miejsce wskazane musi być trafne. No zobaczymy, generalnie prace trwają, a zobaczymy co z tego wyjdzie. Prace, które oglądacie, to pierwszy etap naszych działań. Na samym początku nie oczekujemy spektakularnych efektów. Skupiamy się raczej na dokładnym rozpoznaniu wskazanego przez świadków terenu. Staramy się wyłapać i zbadać każdą napotkaną anomalię w gruncie. Pomaga to znacząco zawęzić obszar działań, co w przypadku poszukiwań na terenie kilkudziesięciu hektarów decyduje czasami o powodzeniu całej operacji. Podczas tego wyjazdu zbadaliśmy około 300 m2 rozlewiska. To i dużo, i mało. To początek żmudnej, ciężkiej, ale jednocześnie dającej ogromną satysfakcję pracy przy weryfikacji kolejnej z legend.